Hej, witam Was dzisiaj ja z moją córką, jak zwykle zresztą, syf dookoła, niesamowity, bo akurat odebraliśmy paczki jeszcze z paczkomatu. Dzisiaj jest sobota, święcenie koszyczków, my natomiast nie byliśmy święcić koszyczków, no bo wiadomo jaka sytuacja, koronawirus i te sprawy, chociaż tak czasami się zastanawiam, że no, święcenie koszyczków było przed kościołem. I tak się czasami zastanawiam, że tak naprawdę bardziej się narażamy chyba idąc do sklepu na zakupy, niż przed kościołem sobie poświęcić te koszyczki. Natomiast no nie byliśmy i tyle. Ja w ogóle w tym roku, tak jak już mówiłam, tych świąt za bardzo nie czuję. Mamy ogólnie bajzel totalny. Dzisiaj w ogóle już jest 17 prawie, więc dość późno zaczynam. Rano byliśmy u babci męża. W sumie mąż miał sam jechać, bo tam ciasta jakieś babcia zrobiła i miał jechać sam. Natomiast zrobiliśmy niespodziankę i pojechaliśmy całą trójką. Babcia się oczywiście bardzo ucieszyła. I później co robiliśmy? A tam jeszcze mąż jakieś miał rzeczy do załatwienia u znajomych, żeby tam coś musiał odebrać, coś zawieźć i tak dalej, i tak dalej. Później jeszcze pojechałam szybko po margarynę. Bo margarynę, no to ciasto można zrobić na margarynie, można zrobić na maśle. Na maśle wychodzi smaczniejsze, na margarynie fajne to ciasto, jest takie inne, takie bardziej zbite. Tym razem zrobiłam na margarynie, zawsze robiłam na maśle. A co robiłam? Zrobiłam jak zwykle, ostatnio, moje ulubione ciasto, krakusek. Inni to nazywają czasami pleśniakiem. Jeszcze tutaj będzie zrobiona polewa czekoladowa i on tam w środku to jest tak ciasto, później są powidła, na to są orzechy włoskie, mąż dzisiaj łuskał akurat. Później co? Później to ciasto też jest takie dwie małe części, jedna jest biała, druga jest ciemna, bo kakaowa i tak się skubie i właśnie o to chodzi, że to jest ten pleśniak, bo ma takie właśnie jakby biało-czarne elementy, na to właśnie jest beza i na to później jeszcze będzie polewa czekoladowa zrobiona z masła, kakao, trochę mleka i cukier puder i to wszystko. Co ty tam robisz? No wiecie co? Wyłączymy. Nie wolno. Co ty robisz? Nie wolno tego... Nie wolno dotykać kabli. Znaczy kable to tam jeszcze palicho, ale nie wolno dotykać gniazdy. Kochanie! Jacie. Karolinka. Karolinka to ostatnio w ogóle jest kombinatorka niezła. Wszędzie włazi, wszędzie się wspina, oczywiście niejednokrotnie walnie głową, no bo wejdzie sobie na przykład na poduszkę, z niej oczywiście spadnie i to tak wygląda. Albo tak jak na przykład tutaj mamy ten bujaczek, ona na niego wchodzi. On się tutaj jakby ugina pod nią, ona nagle łypnie, no i oczywiście płacz, no ale jakie dziecko się nie uderzy w głowę, to jest chyba normalne. Wczoraj miałam, czyli znaczy przedwczoraj jakby, czyli z czwartku na piątek miałam masakryczną noc, budziła mi się co chwilę i to nie żeby się obudzić, zjeść i pójść dalej spać tak jak zawsze, tylko po prostu tak. Obudziła się o północy i pół godziny zabawy, a później gdzieś około trzeciej godzina zabawy i później znowu... O, proszę bardzo. Co tutaj mi dziecko robi? I się wspina i sobie tak chodzi. Ale żeby usiąść, to nie. I po prostu masakra, byłam nieprzytomna i nie dość jeszcze, że to, że ona tak słabo spała, to jeszcze nie wstała po szóstej. Oh, masakra. A dzisiaj właśnie już fajna była nocka, ponieważ obudziła się tylko dwa razy. Obudziła się po drugiej i później jakoś, czyli no, o drugiej i o szóstej. A ostatecznie wstała 7:15, więc w sumie się wyspałam nawet jak na... Ja mówię, ja już nie oczekuję, żeby ona mi całą noc przesypiała, ale niech chociaż się budzi raz, tamte nawet dwa razy w nocy, ale żebym miała na przykład tą przerwę 4-godzinną, żebym mogła pospać, wejść w ten głęboki sen. I wiecie, no odpocząć, no bo no, jak ona się mi budzi co 2-2,5 godziny, no to ja nawet nie zdążę jakoś dobrze sobie pospać, a już trzeba wstawać znowu do spania. Kolejnym moim mankamentem jest to, że niestety, ale zasypiam, zanim ona zje, to ja zasypiam z nią i ona później z nami śpi w łóżku, a za niedługo prawdopodobnie będzie musiała przejść do łóżeczka, do swojego pokoju, a jak wiadomo...
dziecko, które śpi z rodzicami, no to później ma bardzo duży problem, żeby pójść do własnego pokoju i spać samemu. Ale no nie unikniemy tego, ponieważ u nas w sypialni się nie zmieści łóżeczko, tylko dostawka, a w dostawce wczoraj już nam stanęła przy nas. Także to było takie, można powiedzieć, chwiejne stawanie, ale stanęła, tak? I tak naprawdę, gdyby bardzo chciała i by miała coś na przykład pod nogami, jakąś zabawkę, czy na przykład zwiniętą pieluszkę, czy coś, by na nią weszła, no to by po prostu kipnęła na drugą stronę. Na szczęście akurat po tej dłuższej stronie jest nasze łóżko, więc no spadłaby na łóżko. No co ty robisz, kochanie? No co ty robisz, kochanie? Bebe. Ej, bebłe. Bebe. Bebe. No i jak właśnie widzicie, no to ona tak nam właśnie wchodzi na wszystko dosłownie. Tak. I ona tak sobie chodzi, pełza, prawdopodobnie niedługo już zacznie nam raczkować, bo ona już rusza nogami, ale nie potrafi tego jakby skoordynować z rękoma, ale siadać nam nie siada, tak, więc widać, że ma chyba słaby po prostu tutaj tułów. No, ale myślę, że jeszcze chwilę i się ogarnie. Tak. Aha, i ostatniej. O, co ty zrobiłaś, kochanie? No cię kręcę. Oj, 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 ty chcesz już przejść? O, ja cię. Odrywasz się od nogi mojej. Jać. Uważaj, bo się uderzysz w tą. W ławę się uderzysz, kochanie. No. Zaraz jeszcze chyba spróbuję ją dać do na drzemkę. Spała nam dzisiaj w samochodzie, później mąż poszedł na spacer, znowu spała, ale myślę, że jeszcze powinna sobie... Ops! No i co? No i co? O. No, nie płaczemy, kochanie. Nic się nie stało. O, ślicznie, ślicznie, tak? Mhm. No właśnie. No i tak to właśnie wygląda. My to już w ogóle musimy mieć po prostu oczy dookoła głowy. O, właśnie o tym mówię. O tym właśnie mówię. O, i proszę bardzo. Co ona robi? Co ona robi? O, aha. Trzymam cię. Trzymam cię, tak? Teraz już cię nie trzymam. O, właśnie. I co ona robi? To jest po prostu no niesamowite. Ale usiąść? Nie. Ale teraz o, ty kroczki zrobiłaś. Ja ci się kręcę. No. Ale teraz, żeby zejść z tego, to by łupnęła nieźle, więc ona ma po prostu wejść, wczołgać się, to jest wszystko w porządku, ale reszta to już jest problem, tak? Muszę ją troszeczkę tutaj poasekurować. A co ja mówiłam? A, że musimy mieć oczy dookoła głowy, bo ona po prostu już wszędzie wchodzi. Wszędzie dosłownie nam wchodzi i ostatnio już nawet na nią znowu fotelik spadł, ten taki składany. Przesełko w sumie do karmienia spadło, bo my mamy jedno z IKEA, a drugie mamy to takie składane. I raz tak karmimy, raz tak, chociaż ostatnio już zaczęłam ją karmić na nogach, na swoich kolanach. I tak. No ale oczywiście ona taka jest ciekawska, że ona podeszła do tamtego i oczywiście spadło na nią. I to już chyba trzeci raz. No. Dobra, asekuruję, bo ona zaraz mi tutaj łupnie naprawdę. Widać ewidentnie, że chciałaby ruszyć, ponieważ robi tą pozycję czworaczą, już rusza nogami do przodu, a ręce zostają i nawet czasem tak łupnie nam do przodu, oczywiście na twarz. Masakra ogólnie. Jest strasznie marudna, ale dzisiaj ona będzie marudna, ponieważ w zupełnie innych godzinach miała drzemki. Teraz ją chciałam trochę ululać, ale niestety się nie udało, więc chyba już do spania. Chyba, że to spanie po prostu będzie tak marudnie. A tak wygląda przepis na tego krakuska. Ja natomiast tutaj, jeżeli chodzi o to, to ja robię zazwyczaj na maśle. Jeżeli chodzi o uwijanie i to wszystko, no to na maśle fajniej to wychodzi, no bo margaryna jest twarda. Masło jak tak troszeczkę, no musi być chłodne, ale jak troszeczkę jakby jest takie miękkie, to ja robię tak, że ja nie mieszam mąki z cukrem, proszkiem i tak dalej, tylko ja... Najpierw ubijamy masło z cukrem na taką fajną pianę i później dodaję po prostu resztę po trochu. Dzisiaj na przykład zamiast śmietany, bo nie miałam, to dodałam łyżkę majonezu i troszeczkę mleka.
Tak więc tak to zrobiłam. Tak to wygląda. I jeszcze na koniec się właśnie robi polewę czekoladową, o której tutaj chyba nawet nie ma nic. Tak, ja to robię no tak na oko, nawet w internecie sobie można znaleźć, ale ja to robię na oko, właśnie kakao, masło, mleko i trochę cukru pudru. I tyle. No cukier puder dlatego... Kochanie, no, jestem tutaj. Cukier puder dlatego, że po prostu nie ma kawałków i się od razu tak naprawdę rozpuszcza. Oto mój nerwus. Aha. No i ona taka teraz będzie do spania, a jest dopiero 17:45, a ona chodzi około 20 spać, jak nawet i nie później. Masakra. A przecież ja już ciebie nie położę, kochanie, spać o godzinie 18 na drzemkę. A, oczywiście musiałam. Musiałam wszamać. I on tak o właśnie, o proszę bardzo, tutaj zapalę. Karolinka, poczekaj sekundkę, o. Teraz lepiej widać. I on tak wygląda w środku. I tu od dołu jest właśnie te powidła. I tutaj macie, właśnie to jest ten ciemne, jasne ciasto i ciemne ciasto. I to tak fajnie właśnie wygląda. Tym razem mi jakaś dziwna beza wyszła. Myślałam, że właśnie fajnie mi się wymieszała, bo ten cukier zniknął, ale chyba ją za długo ubijałam, bo jest taka, no miękka. Zawsze mi wychodziła taka fajna, taka, że się łamała. No ta też się łamie, ale tamta się tak fajnie łama, a ta jest po prostu taka puszysta, taka miękka. No to nie jest to. To zawsze. I w ogóle nie smakuje tak jak zawsze. No trudno. Nie, czyli jednak muszę zawsze krócej ubijać albo kupić ten cukier drobny. No bo teraz miałam zwykły cukier i czekałam, on się po prostu rozpuści. Tak więc no, widzicie, ona taka jest mięciutka. A tak ogólnie to jeszcze dopijam kawę, nie z rana, ale jak robiłam ciasto, to sobie zrobiłam kawę. Oczywiście już jest zimna, bo to tak zawsze, jeżeli chodzi o mnie. A u mojej córki jeszcze takie coś tutaj na dole jakby na ustach wyszło i teraz niektórzy mówią, że to od smoczka, niektórzy mówią, że od robienia czegoś takiego, bo ona tak czasami robi, że po prostu jedną stronę tak sobie bardziej podrażnia. Jedni mówią, że to jakiś liszaj, że zajad i byliśmy u pediatry, pediatra też nie wie co to jest i musimy iść do dermatologa i no masakra, po prostu ciekawe na kiedy nam dermatolog znajdzie termin, dopiero we wtorek będziemy mogli zadzwonić. Masakra. Dopiero we wtorek będziemy mogli zadzwonić, no bo teraz są święta. I ogólnie pod tym względem to masakra, a ona już to ma jakieś 2-3 tygodnie. Na początku nam położna powiedziała, że to prawdopodobnie jakieś obtarcie, więc tak zostawiliśmy. Może błąd, że tego jej wcześniej nie nawilżałam. Teraz zaczęłam jej nawilżać. Kupię jeszcze taką biodermę, która jest naokoło ust do smarowania dla dzieci i dla dorosłych. No i ona jest właśnie na podrażnienia, na zajady i tak dalej, jakaś tam bakteriobójcza i tak dalej, więc po prostu może to właśnie kupię, to około 40 zł w internecie kosztuje. I tak, chcieliśmy przejść na mleko modyfikowane. Chcieliśmy przejść na mleko modyfikowane tak powoli, że i najpierw jedno karmienie zabrać, później drugie, trzecie i tak dalej. Zawsze była na Babylon, czyli zawsze była. My mieliśmy dwie saszetki, które tak używaliśmy, czy tam trzy saszetki, które tak używaliśmy sporadycznie, tak po pół, czy tam jedną czwartą do kaszki, czy coś. No i zawsze byliśmy na Babylonie i bardzo mi polecano później Little Steps. Stwierdziłam, że nie ma takiego złego składu, że cena dobra, no to kupię ten Little Steps. No i dałam. Chwyciła butelkę jak zwykle, bo my jej zawsze też dawaliśmy nawet moje mleko z antybiotykiem z butelki i nigdy nie było problemu z tym. A ona nagle wypluła, zaczęła właśnie mieć odruch wymiotny i tak dalej, więc po prostu jej nie podeszło to mleko. Zaczął się płacz, lament i tak dalej. I mówię, no dobra, drugie podejście zrobiłam, to samo było, jeszcze gorzej. No później mówię, dobra, no to damy jej Babylonu. Kupiłam Babylon Pro Future 2 i ona jest o wiele słodsza, o wiele lepsza, ale no niestety chyba ma uraz do butelki przez ten Little Steps. Już, kochanie, co ty? Ale kombinuję. No i chyba ma uraz i po prostu muszę tak jakby ją zachęcić znowu do tej butli. Druga sprawa, że my mamy smoczek jedynkę, ona już ma 6 miesięcy, więc prawdopodobnie też ją to denerwuje, że bardzo powoli po prostu leci to mleko, więc muszę kupić jeszcze inny smoczek. No i tak to właśnie wygląda.
jeżeli chodzi o to, no po prostu już chciałam przejść. Ja nigdy nie chciałam jakoś bardzo, bardzo, bardzo długo karmić. Miałam także, chciałam te 6 miesięcy karmić, zaraz będzie miała już 7 miesięcy, tak? Więc i tak uważam, że dobrze jakby wytrwałam w tym. Wiem, że są dziewczyny, które karmią i 2, i 3 lata i tak dalej, natomiast to nie jest kompletnie dla mnie. Ja na wakacje już bym chciała być na mleku modyfikowanym, więc będziemy jakoś i to próbowali wprowadzić. I co jeszcze? A, no i wiadomo, no i to wprowadzanie to będzie prawdopodobnie trwało około 2 miesięcy, dlatego że jeżeli ja jej będę chciała po jednym karmieniu zabierać, a ona mi teraz tak średnio przy rozszerzaniu je tak 6-7 razy w ciągu całej doby, no to myślę, że no tak około 2 miesięcy, może 1,5 miesiąca będzie to wszystko, więc tak myślę, że to będzie mniej więcej trwało. Wakacje już też mamy zaklepane, zobaczymy jak te covidy i te sridy i tak dalej będą trwać i czy będą jeszcze trwać. Natomiast wakacje mamy na razie ustalone, no my mamy ten bon turystyczny, tak, na córkę, więc szukałam zakwaterowania na ten bon. I co jest najśmieszniejsze, no to powiem szczerze, że już jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o znalezienie miejsca nad morzem, żeby była łazienka, kuchnia w pokoju i żeby nie było jakieś nie wiadomo drogie. Ja znalazłam w Ustroniu Morskim pokój na parterze z łazienką i kuchnią, z tym, że kuchnia nie ma swojej umywalki. To jest taki minus trochę, no ale ujdzie, ważne, że jest kuchnia, ważne, że jest palnik, bo wiadomo przy dziecku, no to podgrzać tamto, podgrzać czy ugotować, ona już wtedy będzie miała, można powiedzieć, no prawie rok, ona będzie miała już 11 miesięcy, jak my pojedziemy. Tak, więc no jedziemy prawdopodobnie do Ustronia Morskiego. Pytałam się, że jeżeli teraz wpłacę zaliczkę, zadatek, bo oni teraz mówią o tym zadatek, no to czy jeżeli przez COVID wszystko zostanie zamknięte, no to czy to zostanie zwrócone, to powiedzieli, że jeżeli jest taki przypadek, no to tak, to że zostanie zwrócone, więc stwierdziłam, rezerwuję i ja to już zarezerwowałam miesiąc temu i już był problem, takich bez łazienki, czy tam bez kuchni, to jest mnóstwo, ale my chcieliśmy jednak mieć to wszystko przy sobie, więc... Aha! Jutro idziemy rano na śniadanie do teściów moich, a później do moich rodziców jedziemy na obiad, więc cały dzień będzie w rozjazdach, no ale czasami tak trzeba, wolimy to wszystko, czyli wolimy te rozjazdy zrobić w jeden dzień, czyli w niedzielę, a później poniedziałek mieć po prostu dla siebie wolny. Tak więc myślę, że to by było już, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, na tyle. A dziękuję, że oglądaliście i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć, pa!